Cześć, witajcie serdecznie. 9 czerwca, moje urodziny. Jesteśmy po Summer Game Fest. Jak było, jak było? No, nie było najgorzej, ale nie było też jakoś super. Na plus na pewno Mortal Kombat, który wygląda zarąbiście. Mam tylko jedno zastrzeżenie, że no kolorowo, za kolorowo. Szkoda, że tak jak wspominałem, chciałbym, żeby wrócić do takiego brudnego stylu, takiej, wiecie, szaro-bury taki styl. Brudnego, takiego mrocznego Mortal Kombata, a jest mega kolorowo. No ale przyznać trzeba, że wygląda naprawdę zacnie, naprawdę kozacko wygląda, czuć tutaj już next gena. To jest chyba pierwsza gierka z bijatyk, na pewno, w której idzie wyczuć po prostu jakość next genową. Bardzo fajnie, dużo lepiej to wygląda niż ostatni Mortal Kombat. Widać to po wykonaniu tych X-rayów, fatality, przeciwników, postaci, a przede wszystkim mega areny wyglądają. Areny wyglądają przezarąbiście. Mamy datę premiery Spidermana. Oktober, czyli październik. 20 z tego co kojarzę. Zobaczymy, czekamy. Pewnie, że się ogra. Z przyjemnością gramy. Gameplay z Alan Wake'a 2. Jakoś mnie nie porwał. Dziwię się im, że nie pokazali Alana, tylko tą sagę. Tak, ona ma saga, jak ta herbata. To jest dla mnie dziwne podejście. Poza tym gameplay był bardzo krótki. Więc nie powiem, fajna ta sprawa z tymi latarkami dalej, te opcje z tą latarką, to zawsze było fajne, mi się ten gameplay podobał, uniki, to tamto, dobre zwolnione tempo, ale wolałem to robić Alan Wake'em i szczerze, szkoda, że nie pokazali tego gameplayu dłuższego i właśnie z Alan Wake'em, a nie z tą pobitką też, no zobaczymy, ale wolałbym jednak Alan Wake'em grać, a nie pół na pół, wiecie, jedną, drugą postacią. Prince of Persia też pokazali. Także Alan Wake na razie okej, ale bez grzewy. Po tym co zobaczyłem, tak wam powiem. Prince of Persia zapowiedzieli, taka ciekawa gierka. Na forwardzie Ubisoftu zobaczymy troszkę więcej na ten temat. Dawno Prince of Persia nie było. Ja wiem, że nie na taką Prince of Persia czekamy. Ale może coś fajnego z tego będzie. Zobaczymy. Była jeszcze ta nowa gierka od Electronic Arts, wybaczcie, nie pamiętam, tym magiem, co tam czaruje. No powiem wam, że dużo lepiej to wyglądało na prezentacji Sony'ego. Tutaj już mi trochę usiadło. Już tak pachnie tym, słuchajcie, tym Ghostwire od Tango, który no nie był jakoś tam super tytułem i to też tak szczerze jak obejrzałem, to nie wygląda jakoś superancko. Ogólnie mówię, w porządku, wiem, że muszę, Sonic, też fajny ten Sonic, może w końcu Sonica, Sonic wróci fajnie do łask i wydadzą jakąś porządną gierę z niebieskim jeżem w tytule, poczekajcie, dajmy. I może jakaś w końcu dobra giera z Soniciem będzie, bo koncepcja ciekawa, pomysł ciekawy, miejmy nadzieję, że się to uda. Bo Jerzyk zasługuje na jakiś fajny tytuł i fajnego comebacka. No i co tam jeszcze na tym Summer Game? Było parę tytułów. Wymienię w zasadzie te, które mi tak najbardziej zapadły w pamięć. Czyli mamy Alana, mamy Mortala. Mortal mówię świetnie. Jestem, no tak, na pewno będę giercował, ale szkoda, że nie jest bardziej mroczny. No i chyba jeszcze się przyczepię, że ta animacja, no fakt, no. Kurczę, no tutaj też brakuje takiego, tej płynności, tego sznitu płynności. No jest trochę takim drewnem trochę to zalatuje. Ale jest mój hero, jest Genshin wraca. Bardzo lubię tą postać w Mortal Kombat 10. Mega nim grałem, mój ulubiony hero, więc bardzo fajnie, że tutaj wraca. Alan Wake, okej, okay, ale mówię, bez jakiejś napałki. Jeszcze był Final Fantasy. Kontynuacja siódemki. Jeszcze siódemki nie skończyłem na playaku, więc żadnej zgrzewy też nie mam, zobaczymy. Poza tym nie wiem, czy nie za dużo tego, słuchajcie kochani, bo tak, tego jednego finala mam, teraz nowy ten final wychodzi, później jeszcze kolejny final, nie wiem, czy to nie za dużo będzie dla mnie na mój łeb. Na pewno na razie się chcę skupić na tym najnowszym finalu, bo podoba mi się bardzo gameplay i to, co tam się dzieje, więc na pewno final wjeżdża, zresztą na urodzinki wjeżdża. Taka koszuleczka dzisiaj troszkę inna, trochę airsoftowa, a nawet nie airsoftowa, a full military, ale nieistotne. Więc jeszcze finale na koniec walnęli. Dla mnie to nie było jakaś, słuchajcie, zabrakło bomb troszeczkę na tej konferencji, wam powiem.
Nie było czegoś, co bym powiedział, to już większą bombę Sony dało tym Phantom Blade Zero. Oj, to tak. To jest w ogóle dla mnie na razie tytuł najlepszy z tego wszystkiego, co pokazali, ale jednak to Chińczycy, więc małe obawy są. Słuchajcie, wspomnę też, bo tam mi moi wierni fani w komentarzach piszą, że zapomniałem powiedzieć, że Arkane po przejęciu, jak Microsoft przejął Bethesdę, Arkane myślał, że Redfall zostanie skasowany, a nie tylko zabrany z jednej platformy. Jak dobrze wiemy, taką grę zlecił Arkane zrobieni ZeniMax, żeby odeszli trochę od tych swoich single playery, a zrobili coś a la loot shooter. Oczywiście w międzyczasie koncepcja się zmieniała. Widać, że się koncepcja tej gry zmieniała. Widać, że to jest zupełnie taki tytuł troszeczkę na pół. Miał być to loot shooter, ale też miała być gra single player, bo jednak pod kierownictwem chyba Microsoftu może jednak trochę zmieniła im się koncepcja. To znaczy tak, oczywiście tu Microsoftu nic nie tłumaczy, bo powinni to lepiej przypilnować. Może niekoniecznie kasować IP, bo IP jest naprawdę spoko. Jakby koncepcja jest ok, tylko faktycznie dać im czas, przedłużyć to jeszcze rok i żeby oni to przerobili na takiego typowego single playera swojego, bo koncepcja naprawdę spoko, jakby ten świat, ci bohaterowie, te moce, bardziej to, więcej tych broni dać, więcej tych mocy dać, może skupić się na dwóch bohaterach, a oni chcieli w zasadzie, żeby Microsoft nie tylko zabrał wersję z piątki, ale po prostu skasować tą grę i dać im napisać single playera. No niestety, mleko się rozlało, stało jak się stało. Jest oczywiście głównym winnym jest ZeniMax, który im kazał zrobić w ogóle loot shootera, bo jednak ich ostatnie gry Prey i Dishonored 2 się słabo sprzedały. No i jak chcecie coś robić, no to róbcie coś, na czym pieniążki się zrobi, czyli jakiegoś loot shootera. Później przyszedł Microsoft, zamiast to posprzątać, chociaż wiecie, no Microsoft, no filmie, słuchajcie, ale zresztą o czym gadamy. Phil Spencer przyszedł, przeprosił, nie dopilnował, jebnął się w pierś za przeproszeniem. No i co ja mam wam jeszcze powiedzieć? Co się ma stać? No mleko się rozlało, kochani. No, miejmy nadzieję, że Arkane stworzy dla nas jeszcze jakąś grę. Strasznie czekam do Dishonored 3, że nie udupią, bo to jest świetne studio. Oni po prostu potrafią zarobiście w gry single player i te gry powinni robić. A jako, że Microsoft ma trochę więcej kasy niż ZeniMax i może sobie pozwolić na to, żeby tytuł był, a niekoniecznie osiągał jakiś mega sukces, tak mam nadzieję, aczkolwiek już czytałem, że już pracują nad jakimś single playerem. No mam nadzieję, że to jest Dishonored 3. Mam nadzieję, że zrobią nam zarobistego Dishonored 3. No i będzie w co grać, tak kochani. Showcase już przed nami, showcase, czekamy. Zobaczymy, co ten Microsoftik pokaże. Ogólnie jest grubo, bo jeszcze i Capcom, i Ubisoft. No fajnie. Jeszcze dzisiaj Assassina nowego nam pokażą, który wraca do swoich korzeni w moje urodziny, więc to nie może być przypadek. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, kochani. Cześć!